tę debatę. Tak jak mówiła pani minister, to jest bardzo rzetelna i głęboka analiza problemu, który dotychczas nie był publicznie zbyt mocno pokazany. Bardzo mi ta debata przypomina całkiem niedawną dyskusję, również tu w parlamencie, o byciu dzieci, o tym, czy wolno być dzieci, o tym, czy wolno stosować klapsa jako konieczny element procesu wychowawczego. I wtedy też bardzo konkretnie w tę debatę włączył się premier, mówiąc, że klaps jest przemocą i że nie odróżnimy klapsa od bicia. Jeżeli między dorosłymi nie ma akceptacji na bicie jako formę przekonania do własnego stanowiska i własnej opinii, to tym bardziej nie wolno takimi metodami próbować wychowywać dzieci. Państwo pokazaliście nam zupełnie nowy obszar problemów i bardzo dziękuję za tę pogłębioną analizę. Wielokrotnie badała tu kwestia granic wolności, że te granice wolności trzeba chronić, że ta wolność jest taką wartością, zwłaszcza w Polsce, przy której z obawą myślimy o stosowaniu zwłaszcza środków politycznych, administracyjnych, aby tę wolność ograniczyć. Ale myślę, że ta wolność ma też oczywiste granice. Nie wolno na przykład we własnym ogrodzie wyciąć starego drzewa. Nie wolno. I jeżeli uznajemy, że nie wolno wyciąć tego drzewa, jeżeli dziś już wiemy, że w Polsce nie wolno stosować nawet klapsa wobec własnego dziecka, podkreślam to słowo, bo mnie ono jako rodzica bardzo radzi. Często właśnie to dziecko jest traktowane jako własność rodzica i to ma usprawiedliwe stosowanie każdej metody, żeby to dziecko ukształtować według mojego wyobrażenia. A więc te granice wolności są oczywiste. Bardzo bliska jest mi często przypominana i myślę, że warta wykorzystania również w parlamencie przez nas koncepcja godności człowieka. To jest kategoria konstytucyjna. Mamy w konstytucji wpisaną obowiązek ochrony godności człowieka. I tak jak mówi profesor Andrzej Sowy, były rzecznik praw obywatelskich, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, a więc niewątpliwy autorytet w tej dziedzinie. Ta kategoria konstytucyjna jest również granicą dla badań naukowych, dla twórczości artystycznej, zatem oczywiste jest, że musi być też wyznacznikiem granic w komunikacji publicznej. Do nas natomiast dzisiaj zadanie problem, jak znaleźć skuteczne środki. Bo tak jak mówił tu pan dyrektor z Rady Reklamy, niekiedy te środki przez polityków stosowane zbyt pośpiesznie i zbyt gorliwie przynoszą efekty odwrotne od zamierzonych. I trzeba na pewno ingerencja o charakterze zmiany ustawy. Ja sam jako radca prawny mam poczucie, że my często zbyt pochopnie sięgamy do zmian w prawie, przekonani, że zmienimy przepis, będziemy mogli się tym pochwalić i my będziemy usprawiedliwieni. Myśmy swoją robotę wykonali. Tymczasem, tak jak pan właśnie na koniec mówił, sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Nie daje się pewnie rozwiązać jedną prostą zmianą przepisu. Ale tym bardziej zapraszam na forum mojej komisji, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, gdzie chciałbym zaprosić również posłów z komunikacji, kultury i środków przekazu, a także być może z Komisji Praw Człowieka i Sprawiedliwości, abyśmy wspólnie się zastanowili, jakimi środkami skutecznie przeciwdziałać tym problemom, o których Państwo dzisiaj mówiliście. Jeszcze raz dziękuję za tę wyjątkową debatę.